Ile mamy smaków? No każdy z nas najczęściej odpowiada, że 4. Takie najbardziej oczywiste. Słodki, słony, gorzki i kwaśny. I oczywiście to jest prawda, ale w rzeczywistości tych smaków jest więcej. Od kilkunastu, kilkudziesięciu lat wiemy o jeszcze jednym. O smaku umami. O smaku, którego nazwa pochodzi oczywiście z języka japońskiego i gdzie oznacza coś bardzo smacznego, wyśmienitego. Ten smak umami to jest coś, o czym słyszymy coraz częściej. Możemy go spotkać w całej masie produktów, takich jak produkty powstałe w procesie fermentacji, sery na przykład, czy też sos sojowy, rybny, ostrygowy, w wywarach mięsnych, w bulionie, w długo gotowanym mięsie, w rybach. I to jest smak, który oczywiście wszyscy znamy. Tylko sobie nie zdawaliśmy do tej sprawy, że go można po prostu nazwać. Ale niektórzy twierdzą, że tych smaków mamy więcej. Według niektórych mamy jeszcze na przykład smak szósty, a jest to smak tłusty. I właśnie ten smak tłusty, który jesteśmy w stanie po prostu poczuć, powoduje, że tak bardzo lubimy tłuste rzeczy. Że to właśnie dzięki temu kolejnemu szóstemu smakowi rozpoznajemy go w potrawach, w produktach i tak lubimy tłuste potrawy. Niektórzy idą jeszcze dalej, ponieważ mówią, że tych smaków mamy 7. I że tym siódmym smakiem jest smak węglowodanowy. Wynika on z wyczuwania na przykład maltodekstryny i oligofruktozy. Dlatego na przykład lubimy w chleb rzeczy zawierające węglowodany. Że ten siódmy smak to jest smak węglowodanowy, że po prostu jesteśmy w stanie wyczuć te węglowodany w pożywieniu. Więc zamiast tych 4 podstawowych, słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego, mamy jeszcze umami, czyli 5. A niektórzy dodają jeszcze 2, czyli tłusty i węglowodanowy. Ja bym na razie się trzymał tych 5. Tamte 2 może kiedyś będziemy zaliczać do tych podstawowych smaków. Chociaż lubimy tłuste, lubimy węglowodany, to może również jest to prawda. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zasubskrybuj, udostępnij, oceń, skomentuj, opublikuj, poleć. Do usłyszenia ponownie.